Hej moi drodzy, dzisiaj witam was w kolejnej gierce od Payway. Gram w Car Manufacture. Cieszę się, bo chciałam dawno już zagrać w nią i rozpocząć tę serię, ale czekałam aż zrobią więcej i więcej w tej grze. Na początku, co mogę powiedzieć, jest to wersja 1.03, widzicie po lewej stronie, od razu włączył mi się polski język i zaczynam nową grę. Nie wiem dokładnie jak się w to gra, więc zagramy sobie najpierw samouczka. Bo chcę wiedzieć, na jakiej zasadzie to działa, a potem przejdziemy sobie do tworzenia własnego biznesu. Który myślę, że będzie rewelacyjny, bo zaczynamy od XX wieku. Okej, mamy jakieś wprowadzenie, przypomina mi to Campus i inne takie gierki. Mam nadzieję, że jest dobrze dopracowana, bo aktualnie jest na wyprzedaży, kosztuje 15 euro, czyli 70 zł około. A normalnie chyba po dwie dyszki chodzi. Witamy w Car Manufacture, początek, jestem szefem fabryki. Oczywiście. Dobra, i co mam zrobić? Witaj w kraju. Najlepszym miejscem do budowania fabryki marzeń jest Henry i będzie twoim osobistym przewodnikiem. Ok, sterowanie proste, nie zacinające się nic. Jest wszystko fajnie. Spójrz, właśnie otrzymaliśmy pierwsze zadanie. Ok, mamy tutaj po prawej stronie. Wyprodukuj dowolny samochód. Aby zaistnieć w branży, musimy rozpocząć nasz pierwszy projekt. Ok, co robimy? Bierzemy sobie tu i co? Aha, i mamy domyślną nazwę. Arrow Delta. Myślę, że wydaje, że po prostu nazwiemy go First. Fiersy. Okej. Okay. Może być. Losowy. Okej. Okay. Czyli co, klikamy tutaj w fabrykę. Fajnie, 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 fajnie. I co, i teraz gdzie mam? Co mam zrobić? Wiem, musimy nauczyć się poszać. No okej, okay, dobra. Przeciągamy i poruszamy kamerą. Jest to odhaczone. W ogóle jakiś styl fajny, taki starodawny. Mega mi się to podoba. Obróć kamerą. Obracamy. Mamy to. Teraz powiększamy i pomniejszamy maksymalnie. Mamy czas uruchomić fabrykę, aby roztworzyć... A, tryb edytora. Okej, okay, mamy. I co? I tu mamy... O, możemy ją przesunąć. Tu mamy miejsce, ale aktualnie nie możemy. I możemy ją co? Zniszczyć. Aha! I posprzątać. Okej. Okay. I teraz co? Budynki i mamy budynek cenny. Ceglany. Aha! Ależ to jest już. Dobra, może po prostu zaczniemy sobie od ton. Nie wiem. Taki. Na 16 większy, coś takiego. Drzwi wejściowe będziemy mieć tutaj. I co teraz? Montaż. Stacja montażowa, ok. Nie będzie tu. Mamy. To jest co? Brama. A. Tu będzie, bo to na wyjazd brama pewnie, albo na wjazd. Aha, no tak! Bo to jest tak, że one muszą jakby się przeciągać do pewnego tego momentu. Połącz SBS Gate, aby on mógł wyjeżdżać. Okej, okay, czaje bazę. O nie, nie, źle. Chcę to cofnąć? Ha, CTRL. Okej, okay, nice. Matko. Takie łatwe nie jest. No i mam chyba do... Nie, nie mam połączone. O, jest grane. Aha. Okej, okay, teraz co? I mam połączone? Nie mam połączone. Połącz stację z bramą. No to muszę z tą bramą połączyć. Okej, okay, o. Jednak nie chcę tak. To idziemy od tej strony. No, teraz, czyli od tej strony, okej. Okay. Dobra, i teraz co? Tu i mamy przechowywanie. Okej. Okay. Tu. Aha, to będzie strefa tu. Matko, nie dociągnęła mnie. Paleta do przechowywania. Storage. A tu! A, czyli to jest paleta do czego? Do jakiejś części chyba, tak?
A, dwie muszę dać. No dobra. Dwie. Damy trzy, cztery. Niech będzie. Ustaw dowolny plan produkcji. I stację montażową. A w trybie ten. Okej. Mamy ten. Wybieramy. Okej, i to się co? Robi się, tak? Czy musimy mieć pracowników, oczywiście. Okej, i teraz interfejs pamięci masowej umożliwia sprawdzenie organizacji pamięci masowej. Co? Możesz też tworzyć zamówienia ręcznie, albo skorzystać z sekcji sugerowane zamówienia. Aha! Poko, czyli składasz zamówienia, to wszystko. I co? Aha. Transporterzy, czyli osoby, które wnoszą nam. Każdy. No, to nieźle. To nieźle. Okej. Dobra, do wynajęcia. Nie wiem. Najmijmy go. I tego. I tego. Mamy trzech. Teraz musimy mechaników, tak? Zatrudni mechanika do wynajęcia. I tu jest co? Z mechanik? Okej. Tego. Tego. I nie wiem, tego. Zaoszczędzimy trochę. Kierowcę musimy zatrudnić. Dobra, to jednego. Mamy. I co? Ustaw prędkość na dużą. Okej. Okay. Aha, i są pracownicy nasi. Okej. Okay. Wróćmy do trybu. Parking. Okej. Okay. Możemy zrobić... Aha, tu przyjeżdża ten. To tutaj zrobimy ten parking. O. Jest git. Teraz co? Umieszczamy miejsce. Aha, robimy miejsce parkingowe. O, akurat na 4, idealnie. Świetnie, teraz przyszedł czas na zbudowanie miejsca do promocji i sprzedaży naszych produktów. Okej. Okay. Co teraz? Budynek rzymski. Budynek rzymski. Okej. Okay. To tutaj. Chyba tak, nie? 12 na 12. Okej, okay, drzwi. Można też schody mieć. Nice! Sprzedaż, aha. Ile? 8 na 8. No tak. 8 na 8. Czy mogę kolejne jeszcze obok tego? Dobra. Tutaj jest niezbędne do negocjacji. Slot sprzedaży. Okej. Okay. No i siwo. To tu. Klienci będą teraz przechodzić na twoje fabryki, aby kupić samochód. Klienci zawsze mają na myśli konkretny model, ale utalentowany sprzedawca potrafi ich przekonać do zakupu podobnego modelu. Zawsze istnieje ryzyko, że sprzedaż się nie powiedzie. Promuj swoje samochody lub obniż cenę. Uhu! Okej, okay, ten i wybieramy. Jeszcze nie jest wydany. Ustawienia cen pokazują łączną ilość. Zwiększmy marżę do 90, czyli co? Tu? A, i marżę zwiększamy do 90. Aktywuj. Wypuść. Aha, czyli wypuszczamy to, ale nie mając jeszcze samochodu. Zatrudnij sprzedawcę. No dobra. Zatrudniamy. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy on się już stworzył? Nie, on się tworzy. Patrzcie, jakie genialne małe stópki. Jak oni zapierdzielają. No zajebiście. I co? I czekamy, aż się on stworzy, tak? Tutaj idziemy. Mamy. O, jak biegnie. Co, mam kliknąć na niego? Kop.
Kop, aha, wykop pewnie. Zaproponujemy kawę, tutaj jest za szczęście, tutaj jest 70, a zaproponujemy kawę. I co, mamy do niego podejść? Co? Jak to mamy zrobić? A nie, najpierw chyba musimy wyprodukować, tak mi się wydaje. Musimy tutaj. Aha, to wykopujemy osobę, dobra. Czeka. Jak mam go negocjacje? Czekajcie, czekajcie. To po prostu czekamy. A mi się wydaje, że... Mi się wydaje, że musimy najpierw wyprodukować ten samochód. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie wiem, bo na razie samouczek nic nie pokazuje. Wydaje mi się, że ten samochód musi być skończony. No dawaj, dawaj. Pokażcie mi. To jest w ogóle badacze. A, spoko. No, jeszcze tylko chyba dwa koła, tak? Nie. No ciekawie. Musimy wstawiać te budynki wszystko po kolei tak naprawdę, żeby to działało. Jeszcze troszkę. Jeszcze maleńkie ozdóbki i już jest gotowy. O! Kierowca musi go... co? A nie, jeszcze niesie. A, buduje drugi. I co? Muszę tu przejechać nim? Aha. I tu mogę sprzedać? Nie. Gdzie jest Sky? Ja już wiem, co odwaliłam. Postawiłam za blisko tej i nie miał kontaktu. To musi dotrzeć tutaj. Ładnie. Uii. Nice. I mamy ten samochód tutaj. I teraz mamy gościa, który siedzi nam tu i sprzedaż robi. Kurde. Ja doszłam po kilku tam sekundach, jak to w ogóle działa. Że tu się musiałam. Dziś zrobiliśmy pierwszego klienta, teraz samouczek się w ogóle zrobił. Mamy drzewko genealogiczne, które nam daje postępy, czyli możemy mieć zarządzanie numer 1. Dalej mamy zarządzanie, możemy teraz zatrudnić więcej pracowników. Boczko. I dalej co? I w miarę upływu czasu nasze produkty stają się coraz bardziej popularne na Lingo. Strefa badań mamy. Możemy coś tam badania robić jakieś, tak? Strefę badań musimy utworzyć. Okej. Teraz tu. Strefa badań. A, w budynku musi być. W jakimkolwiek budynku. Okej, czyli może być w budynku sprzedaży nawet tutaj. Teraz musimy tutaj utworzyć to. Okej. Stanowisko do badań. I co? I mamy? Mamy! Strefę badań, możesz... Okej, i zmień. Teraz co? Czyli odkrywamy nowe badania i musimy zatrudnić badacza. Wszystko musi mieć swoje jakby stanowisko. No i gites. Majonez. Nice. Nice. Wow. Zatrudnij badacza. To na szybko trzeba ten samouczek przejść. Okej, najwyższe wysiłki. Teraz tu mamy pomoc. No wiadomo, no. Pomoc. No bo się zarąbałam i nie wiedziałam, o co chodzi. Kontynuuj. Aha, czyli możemy dalej grać w tym. No niestety.
Ja chcę zacząć od początku, także moi drodzy, to było przejście samouczka, po prostu tutorial. I powiem wam, że zaczynamy nową przygodę z Karl Manufacture. Czekajcie na nowy odcinek, będziemy tworzyć nową grę. I tylko chciałam wam na razie pokazać, jak to wygląda. Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, pa!